Od tego może zależeć życie twojego dziecka albo wnuczka. Podobnie jak wy przeżywałem tę tragedię, która wydarzyła się ostatnio w Rzeszowie, musimy wiedzieć, jak ratować człowieka, który się zadławił. I dlatego poprosiłem dzisiaj ratownika, pana Artura, żeby pokazał nam wszystkim, jak się zachować w takiej sytuacji. W przypadku zadławienia niemowląt, stabilizując główkę niemowlęcia, kładziemy go sobie na nodze, główka jest skierowana w dół, następnie wykonujemy 5 uderzeń w okolice międzyłopatkowe. Cały czas stabilizując głowę niemowlaka, przekładamy go na plecy, znowu jest główka skierowana w dół, wykonujemy 5 uciśnięć klatki piersiowej. Jeżeli ciało obce nadal jest w drogach oddechowych, postępujemy analogicznie jak w pierwszej sytuacji. Jeżeli się udało, jest wspaniale. W przypadku starszych, większych dzieci procedura jest nieco odmienna. Zaczynamy w ten sam sposób. Musimy ułożyć dziecko najlepiej na kolanie w taki sposób, żeby główka była skierowana w dół i uderzamy 5 razy w okolicę międzyłopatkową. Następnie, stojąc za dzieckiem, dokładamy pięść do nadbrzusza, czyli okolicy pomiędzy pępkiem a łukiem żeber i wykonujemy delikatnie 5 uciśnięć nadbrzusza. Następnie przechodzimy do uderzeń okolicy międzyłopatkowej. I znowu, jeżeli jest sukces, wspaniale, jeżeli się nie udało, wykonujemy procedurę na zmianę. W przypadku, gdy nasze czynności nie przyniosły skutku, dziecko traci przytomność, przestaje oddychać, musimy przystąpić do resuscytacji krążeniowo-oddechowej. W przypadku niemowląt polega ona na wykonaniu 5 wdechów ratowniczych. Następnie podkładając dłoń pod plecki, wykonujemy 30 uciśnięć klatki piersiowej. 2 wdechy, 30 uciśnięć. Już od tego momentu wykonujemy na przemian uciśnięcia klatki piersiowej i oddechy ratownicze. Żeby wykonać prawidłowy oddech, musimy objąć swoimi ustami usta i nos niemowlaka, natomiast uciśnięcia wykonujemy 2 palcami. W przypadku starszych dzieci procedura wygląda następująco. Zaczynamy również od 5 wdechów ratowniczych. Natomiast musimy zatkać sobie nosek i wdechy wykonujemy tylko przez usta. Natomiast uciśnięcia wykonujemy 1 ręką bądź 2 rękami w zależności od wielkości dziecka. Każdy z nas może uratować życie. Należy jedynie podjąć decyzję o działaniu.